Quake to gra, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Zrobię więc coś szalonego i wam ją przedstawię. Jeden z głównych deweloperów podsumował kiedyś proces powstawania gry jako traumatyczny. Quake was the first really traumatic game to ship. Dlaczego? W tym odcinku prześledzimy historię powstania gry, sprawdzimy m.in. jak wyglądały dwa oficjalne konsolowe porty, jak tworzono poziomy do gry i jak zawsze cała masa cytatów i ciekawostek. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do bohatera tego materiału, opowiem wam chwilę o kluczowych postaciach odpowiedzialnych za stworzenie gry, czyli o czterech osobach, które założyły firmę id Software. John Carmack urodził się 20 sierpnia 1970 roku, niedaleko miejscowości Kansas. W 1978 zagrał swoją pierwszą grę, Space Invaders. W późniejszym okresie lubił grać w Pac-Mana. W wieku 14 lat miał mały epizod z policją, otóż wspólnie z grupką znajomych wpadli na pomysł, aby ukraść komputery Apple II ze szkoły. Młodociany gang Olsena został przyłapany na gorącym uczynku, a Carmack został w rezultacie wysłany do psychologa. Ten stwierdził, że młodzieńca cechuje brak empatii dla innych ludzi i że jest mózgiem na nogach. Jako iż przyszły programista był jeszcze nieletni, to trafił do poprawczaka. Na rok. Jako nastolatek Carmack pogrywał ze znajomymi w papierowe RPG, głównie z uniwersum Dungeons & Dragons, gdzie często pełnił rolę mistrza gry. Jedna z postaci, którą powołał do życia, nosiła imię Quake. Był też wielkim fanem Lovecrafta. Korzystając z okazji, poznajcie mojego kota, wabi się Cthulhu. John był studentem Uniwersytetu Missouri, ale nie było mu pisane ukończyć studiów. Po krótkim epizodzie jako niezależny twórca gier wstąpił w szeregi firmy Softdisk, a zatrudnił go niejaki Romero. O Adrianie Carmacku wiemy niewiele. Urodził się 5 maja 1969 roku i co warte podkreślenia, panowie John i Adrian nie są spokrewnieni. Wiemy też, że Adrian nie był zainteresowany pracą w przemyśle gier. Kręciła go sztuka, malarstwo i tym się chciał zajmować. Jego plany uległy zmianie, kiedy w wieku 21 lat podjął staż w firmie Softdisk. Jeszcze mniej wiemy o Tomie Hallu. Urodził się 2 września 1964 roku i ukończył studia na Uniwersytecie Wisconsin. Pierwszym komputerem, na którym zajął się kodowaniem, był Apple II+, i miało to miejsce już w 1980 roku. Hall napisał naprawdę dużo mniejszych gier, a zebrane doświadczenie zabrał ze sobą do firmy Softdisk, gdzie pracował od 1987 roku. Finalnie John Romero. Urodził się w Colorado Springs 28 października 1967 roku, a w jego żyłach płynie meksykańska krew. Tak jak John Carmack, był fanem Space Invaders i Pac-Mana, a jako gry, które były natchnieniem w jego pracy, podaje m.in. Horizon 5 oraz Zenith na komputery Apple II. To właśnie na tym komputerze stawiał pierwsze kroki programistyczne. Zanim jednak zasiadł przed komputerem od Apple, zostawił mały majątek w salonach gier. W jednym z wywiadów powiedział, że pewnego razu pod koniec lat 70. jego brat ze znajomym wpadli na pomysł, jak grać za darmo. Plan polegał na skorzystaniu z terminala w lokalnym uniwersytecie. Wtedy odkrył, że gry nie muszą polegać tylko na ubijaniu kosmitów oraz że programowanie nie jest takie trudne, bowiem sala, gdzie znajdował się terminal, była upchana po brzegi w osobach uczących się Basica. Dowiedzieliśmy się, że co sobotą o 7 rano jeden z nich miał dostęp do gry Colossal Cave Adventure, odpalonej na głównym komputerze. Więc jeździliśmy tam o 7 rano w każdą sobotę, żeby zobaczyć, jak jakiś koleś gra w przygodówkę. Postanowił też spróbować swoich sił w programowaniu, ale brak możliwości zapisania pracy był problemem. Mniej więcej w tym czasie ukazał się komputer Apple II, o którym non-stop nawijał swoim rodzicom. Nie mam problemu z wyobrażeniem sobie tego, bo sam dobrze pamiętam, jak przekonywałem rodziców w latach 90., że komputer jest mi niezbędny do nauki. W końcu rodzice skapitulowali i kupili mu komputer. Jak już go dostałem, to był to koniec wszystkiego innego. Cały czas tylko kodowałem. Wszystko, na czym mi zależało, to kodowanie. I tak, jako nastolatek napisał kilka gier, głównie klonów bardziej znanych tytułów dla różnych wydawców. Pracował też w Burger Kingu i kto wie, może dalej przerzucałby burgery, gdyby nie to, że poznał dziewczynę, a ta zaszła w ciążę.
Wtedy pomyślał, że pora znaleźć lepszą pracę, a że na kodowaniu się znał, postanowił przyłączyć się do jakiegoś większego wydawcy. W 1987 roku pojawił się z jedną ze swoich gier na imprezie Apple Fest w San Francisco. Dwie firmy wyraziły chęć współpracy z nim, Origin oraz SoftDisk. Bardziej spodobała mu się oferta Originu. W firmie spędził 8 miesięcy pracując m.in. nad grą 2400 AD, jednak któregoś dnia jeden z jego szefów zaproponował mu założenie z nim małej firmy. Romero zgodził się pod warunkiem, że dostanie gwarancję, że jego wypłata nie zmaleje. Firma nazywała się Inside Out Software i Romero szybko z niej uciekł, bo jak stwierdził, wiedziałem, że nie stać ich było na mnie, więc odszedłem. Zanim to nastąpiło, zdążył przenieść Might and Magic 2 na C64. Pewnego dnia dowiedział się, że jego znajomy poszedł pracować do firmy SoftDisk, więc zadzwonił do jej dyrektora. Reszta jest historią. Tak oto czterech młodych ludzi spotyka się w jednej firmie, SoftDisk. SoftDisk nie było jednak stricte studiem robiącym gry. Był to producent magazynów wydawanych na dyskietkach, sami używali nazwy Magazette. Nie ograniczali się do jednej platformy i wydawali na różne systemy, w tym PC, C64 i komputery Apple. Z czasem zaczęli tworzyć małe gry, które sprzedawali jako shareware, a niekiedy w pełnej wersji dodawali do wydania. Na początku lat 90. ich gry były coraz lepsze, a wszystko za sprawą Romero i spółki. Jako iż to nie jest materiał o id Software, a o Quake'u, przyspieszę trochę. Jak doskonale wiecie, jedną z popularniejszych starych gier kultowego dewelopera były gry z serii Commander Keen. To właśnie w Commanderze Keenie, dokładnie w epizodzie 3, można znaleźć pierwszą wzmiankę o Quake'u. Tak jakby. Był koniec roku 1990. Dlaczego tak jakby? Otóż informacja, do której można dotrzeć z poziomu menu Commander Keena, mówi o nadchodzącej grze od id Software pod tytułem The Fight for Justice. Gra miała się cechować kompletnie nowym podejściem do fantasy, cokolwiek miało to znaczyć. Gracz miał się wcielić w postać o imieniu Quake, najsilniejszego i najgroźniejszego osobnika na kontynencie. Bronią startową miał być młot rażący piorunami w parze z pierścieniem regenerującym zdrowie oraz jakimś niesprecyzowanym transwymiarowym artefaktem. Gra miała być RPG-iem. Napotkane postacie miały toczyć swoje życie, nie bacząc na poczytania gracza. Ot, miały też mieć swoje osobowości i cele, dokładnie tak jak w RPG-u. Decyzje, jakie będzie musiał podejmować gracz, nie miały się ograniczać do banalnego tak, nie. Deweloperzy postawili sobie jeszcze jeden ambitny cel. Gra miała być w pełni trójwymiarowa. Jednak po stworzeniu kilku prototypów, zespół doszedł do wniosku, że to nie jest czas na taką grę. Zaczęliśmy robić Quake'a w 1991 roku, ale przestaliśmy, bo technologia nie była wystarczająco zaawansowana. Jak wiadomo, zanim Quake ujrzał światło dzienne, idzi wydali kilka gier, na których szlifowali swoje zdolności. Przeskakujemy więc w czasie do okresu, kiedy faktycznie zaczęto robić Quake'a. Siedziba id Software, gdzie powstawał Quake, mieściła się w miejscowości Mesquite w stanie Texas, dokładnie w budynku, który nosi nazwę Town East Tower. Lokację można sprawdzić w Google Map. Wygląda dość nietypowo, zestawiając to z resztą krajobrazu. Wiemy nawet, jak mniej więcej wyglądało ich miejsce pracy, bo w 2009 roku Romero udostępnił w serwisie Vimeo film nagrany w 1993 roku podczas pracy nad Doomem. I do czasu pracy nad drugim Quake'em zespół tworzył gry właśnie tutaj. Z taką jednak różnicą, że pod koniec prac nad Quake'em dokupili powierzchnię biurową w dalszej części piętra i pracowali w nieurządzonych pomieszczeniach, głównie w jednym pokoju, na którym mówili pieszczotliwie War Room.
Quake miał być grą RPG i przez bardzo długi okres produkcji projektowany był jako tytuł RPG. Gracz miał do wyboru trzy klasy bohatera: wojownik, kleryk i mag. Każdy miał swój zestaw umiejętności i dedykowane bronie. Do tego w grze miały występować dwa rodzaje many. Podstawowym orężem bohatera miał być młot, który oprócz rażenia piorunami miał mieć kilka alternatywnych trybów ataków. Ale przede wszystkim uderzenie o glebę miało powodować dosłowne trzęsienie ziemi i ten aspekt miał tłumaczyć imię bohatera i zarazem tytuł gry. Jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Początkowy okres tworzenia gry był trudny głównie z jednego powodu. Otóż zespół wiedział, że chce zrobić nową przełomową grę i nic więcej. Adrian Carmack przez miesiące opracowywał zestaw tekstur do poziomu w klimacie azteckim. Twórcy zmienili jednak zdanie i teraz gra miała być w klimacie średniowiecznym, co oznaczało, że miesiące pracy poszło do kosza. Całe szczęście Adrian go nie opróżnił, bo niewykorzystany zestaw grafik mógł później trafić do oficjalnego dodatku, choć to tylko spekulacje. Członkowie zespołu w kilku wywiadach, delikatnie mówiąc, zwalali winę za brak azteckiego klimatu w grze podstawowej na jednego z projektantów poziomów, który podobno nie był w stanie nic z nimi zrobić, bo go nie inspirowały. Kilka miesięcy później, kiedy tekstury i poziomy średniowieczne były już w zaawansowanym stadium, ogłoszono kolejną zmianę. Teraz gracz będzie zaczynał w futurystycznej bazie wojskowej, coś na wzór tych z Duma. Carmack powiedział kiedyś, że gdyby miał wystarczającą ilość projektantów poziomów, to wywaliłby wszystkie średniowieczne levele do kosza i zaczął pracę od początku. Niestety, nie było już na to czasu. Prace nad średniowiecznym aspektem były już za bardzo zaawansowane. Był to też okres, w którym John Carmack cały czas udoskonalał silnik, a czasami poprawki, jakie wdrażał, oznaczały, że część już zrobionych poziomów trzeba było wywalić do kosza. To jak Carmack potrafił ulepszać swój silnik, widać fajnie na przykładzie gry Shadowcaster. Jest to gra, która wykorzystuje silnik, jaki Carmack szykował dla Duma i zarobienie którego zabrał się zaraz po zakończeniu prac nad Wolfem. Id Software udzieliło licencji na wykorzystanie tej wersji silnika w firmie Raven Software. Po gameplayu jasno widać, że jest to coś lepszego od Wolfa, ale jeszcze nie Doom. Co ciekawe, Raven w 1995 roku, czyli już po wydaniu drugiego Dooma, skorzystał z zakupionej licencji jeszcze raz, wydając grę In Pursuit of Greed, która okazała się klapą. Proces produkcji gier w starym Id Software był zawsze chaotyczny. Miesiącami nie działo się nic, po czym przez kolejne miesiące ludzie nabijali nadgodziny, a tydzień roboczy trwał 7 dni. I to w sytuacji, kiedy nie było czegoś takiego jak deadline, bo chłopaki z Id Software jako datę wydania gry, nad którą pracowali, zwykli jak jeden mąż mówić: jak będzie, to będzie. When will Doom ship? When it's done. When will Quake ship? When it's done. Jednak Romero na swoim blogu wścieka się, kiedy ktoś mówi, że Quake był tworzony bez planu. Quake nie powstał przez przypadek, wszystko było zaplanowane, pisze. W każdym razie panowie nie mieli nad sobą żadnego pana w garniturze, który przypominał im, że mają coraz mniej czasu podczas tak zwanego szybkiego 3-godzinnego meetingu. Jak zauważył jeden z dziennikarzy gazety Wired, robiący wywiad w siedzibie firmy, w Id Software nie było ani jednej osoby w garniturze. Zespół pracujący nad Quake'em był stosunkowo mały, nawet jak na tamte standardy. Do tego w zespole nie było wystarczająco dużo osób do zrobienia wszystkiego, więc często jedna osoba odpowiadała za kilka zupełnie różnych aspektów, o czym ciekawie wspomina American McGee, odpowiedzialny za level design oraz dźwięk w grze. Pamiętam, jak kilkukrotnie powiedziano mi, żebym skupił się na projektowaniu poziomów, chociaż nie było jasno sprecyzowane, kto miałby się zająć robieniem dźwięków, jeśli ja ich nie zrobię. Skoro wspomniałem o aspekcie dźwiękowym, to idę za ciosem i przejdę do muzyki. Tak, w Quake'u była muzyka, całkiem sporo i całkiem niezła, choć z wyjątkiem jednego utworu, mocno ambientowa. Robią z tego sensację, bo nie oszukujmy się, w granicach naszego kraju Quake był niemal ekskluzywnie rozprowadzany na płytach TDK albo Verbatim, spakowany najczęściej rarem, a taka nieoficjalna wersja muzyki już nie miała. Za jej stworzenie odpowiadał zespół Nine Inch Nails, zadeklarowani fani Dooma, w którego kapela zagrywała się w przerwie między występami na scenie. Współpraca obu zespołów dobrze się układała i tak na skrzynkach z amunicją do gwoździownicy znalazło się logo Nine Inch Nails.
Muzycy dostali też zadanie stworzenia różnych dźwięków w świecie gry. Młody Amerykan, co widać na zdjęciu, był fanem zespołu, na czele którego stał charyzmatyczny Reznor, i część jego obowiązków w ramach pracy nad dźwiękiem polegała na dostarczaniu zespołowi osobiście wczesnych buildów gry, aby ci mogli chwilę pograć i stworzyć jak najbardziej dopasowaną oprawę. Co tu dużo mówić, ciekawa praca to była. Reznor, zapytany o OST do Quake'a, powiedział kiedyś tak: to nie jest muzyka, to odgłosy wirującej maszyny i takie tam. Próbowaliśmy zrobić coś złowieszczego, depresyjnego, groźnego, przerażającego. To było fajne. Ścieżka z gry trafiła nawet na winela, a biorąc pod uwagę, że wielu graczy jej pewnie nie słyszało, to umieszczam link do niej w opisie. Bo żeby być fair, nawet posiadacze wersji oryginalnej mogli nie słyszeć za często muzyki, a to dlatego, bo wytwórnia, która stała za Nine Inch Nails, nie zgodziła się, aby ich muzyka była w innym formacie niż CD audio. To oznaczało, że płyta z grą musiała być cały czas w napędzie, a że sama gra nie wymagała płyty do grania, to po zainstalowaniu CD-ek często lądował w pudełku. W kwestii sympatii software do innych zespołów, to wiemy, że Romero był fanem Alice in Chains. Już w czasach pracy nad muzyką do Duma poprosił Bobby'ego Prince'a, aby ten stworzył utwór na wzór piosenki Dirt. Wyszło całkiem ciekawie, choć finalnie kawałka nie dodano do ostatecznej wersji gry. Posłuchajcie. A o efekcie dźwiękowym z Duma w piosence Where Boys Fear to Tread zespołu The Smashing Pumpkins opowiem przy okazji materiału o tej grze, bo oczywiście, że kiedyś taki klip się u mnie pojawi. Wcześniej przedstawiłem sylwetki czterech założycieli id Software i chyba warto wspomnieć szerzej o jeszcze jednym pracowniku, którego cytaty już przytaczałem i jeszcze nie raz go przywołam. Mowa o Amerykanie McGee. Do firmy trafił przez przypadek, mieszkał w tym samym bloku co John Carmack. Panowie się zaprzyjaźnili i jak id szukało osoby do działu wsparcia technicznego, to Carmack złożył ofertę młodzieńcowi, a że w firmie wszyscy robili wszystko, to szybko został przeszkolony na m.in. projektanta poziomów. Swoją drogą, czy imię American nie wydaje się wam odrobinę dziwne? Jeśli tak, to macie rację. Nawet za sadzawką często pytano go o pochodzenie takiego pompatycznego imienia, na co w jednym z wywiadów American McGee wypalił tak: moja matka jarała trawę, była hipiską, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. I wszystko jasne. Dodam jeszcze, że jego dzieciństwo nie było łatwe. Miał wielu przybranych ojców, jeden nawet próbował go molestować, a pewnego dnia, kiedy wrócił do domu, nic oprócz jego rzeczy tam nie było. Okazało się, że jego mama poznała nową miłość, kobietę, i sprzedała wszystko, co miała, aby zapłacić za operację zmiany płci wybranki. Cóż, życie bywa skomplikowane. Swoje problematyczne dzieciństwo McGee przelał do znanej wszystkim Alicji. Gazety zaczęły pisać szerzej o Quake'u pod koniec 1995 roku. Jednym z pierwszych magazynów, w którym dość obszernie opisano wczesną wersję gry, był PC Gamer. W numerze z października tego roku można przeczytać o nadchodzącym hicie oraz pooglądać kilka screenów, w tym jeden obrazek, który przedstawiał smoka. Smok miał od czasu do czasu przeszkadzać graczowi, zniżając się i ognistym oddechem wysysać z bohatera punkty zdrowia. Smoka usunięto, bo pojawiły się problemy ze skalowaniem modelu, zwłaszcza przy mniejszych rozdzielczościach. Trudno było w takiej sytuacji oddać przekonywujący model potwora tak, aby był wielki, ale jednocześnie był daleko nad głową gracza. Do pomysłu smoka powrócono w drugim oficjalnym dodatku do gry. Miesiąc później w większości te same obrazki pokazał jeszcze m.in. Edge. Jeśli zastanawiacie się, skąd mam zdjęcia tej wersji w tak dobrej jakości, to odpowiedzią jest blog Johna Romero. Warto zaglądać zarówno na bloga, jak i obserwować jego twitterowy profil. Dzieli się tam wieloma ciekawostkami ze starych czasów. We wszystkich przypadkach dziennikarze byli zachwyceni grafiką, jaką oferował Quake. Jeden dziennikarz, nie wiedząc jak opisać postęp technologiczny w grze, napisał tak: wyobraź sobie świat gry ze szczegółami i pięknem znanym z gry Myst,
a następnie wyobraź sobie, że możesz odkrywać ten świat z pełną swobodą poruszania się w dowolnym kierunku, tak jak w System Shocku. Dziennikarz PC Gamera wydusił z Carmacka orientacyjną datę wypuszczenia gry. Miał to być koniec roku, na święta. Ale jak wiemy, tak się nie stało. Zamiast tego, pod koniec roku zwołano spotkanie z pracownikami. Gra była cały czas w powijakach, a zespół był już zmęczony. Tak powstały dwa obozy w firmie. Pierwszy chciał dalej robić grę o bohaterze niczym Thor, ze smokiem, młotem itd. Romero był w tym obozie. Drugi obóz chciał, aby dokończyć poziomy, które już są w produkcji, dokleić do gry kilka broni i wysłać grę do sklepów. Po tej stronie był Carmack i jak wiemy, ten obóz wygrał. Nastał rok 1996, gra cały czas się zmieniała, nikt nie widział końca produkcji tytułu, a co za tym idzie, morale w zespole zaczęło podupadać. Te screeny z gazet, które robiły ogromne wrażenie jeszcze kilka miesięcy temu, w 1996 roku przestawały powodować szczękopad. Wszakże konkurencja nie spała i sygnały o grach, które mają być w pełni trójwymiarowe, coraz częściej pojawiały się w prasie. I tak rozpoczął się wielomiesięczny crunch. Carmack podzielił się kiedyś informacją, że Quake był tworzony na maszynie wyposażonej w 4 procesory i 128 MB RAMu. Szalona specyfikacja jak na połowę lat 90. Wiadomo, że firma używała stacji roboczych Next z systemem operacyjnym Next Step. I innym razem John przyznał, że jego maszyna z tym systemem była produkcji HP, model z serii 9000. W lutym 1996 roku id Software udostępniło w internecie trzypoziomowe demko sieciowe. Nie trudno się domyśleć, że gracze się na nie rzucili. Nawet ci bez dostępu do sieci, tylko po to, aby pochodzić po pustych komnatach, podziwiając widoki. Stała się jednak rzecz, której deweloperzy nie przewidzieli. Dociekliwi gracze zaczęli grzebać przy plikach gry i aktywowali rzeczy, które teoretycznie nie powinny działać. Między innymi znaleźli model smoka i dodali go do gry. Zespół zebrał też setki zgłoszonych bugów i, co zaskakujące, instrukcje, jak te bugi naprawić. Tych porad było tak dużo, że w siedzibie zaczęto żartować, że w sumie to nie muszą już nic robić, świat dokończy grę sam. Dziennikarz Wired, który miał okazję porozmawiać z Carmackiem na ostatniej prostej przed wydaniem gry, zauważył, że programista był już znudzony ograniczeniami silnika Quake'a. W głowie miał już kolejną iterację serca gry, lepsze tekstury czy większą ilość poligonów. Podczas tej samej rozmowy dziennikarz zapytał, czy planuje jakiś urlop po wydaniu Quake'a. Na co inny pracownik, słysząc pytanie, wtrącił: dla Johna rekreacyjne programowanie to wakacje. O Carmacku już wcześniej można było usłyszeć, że pracował tak długo, aż dosłownie padał ze zmęczenia na klawiaturę. Hype wokół gry był coraz większy. Po teście sieciowym dla wielu jasne było, że jest na co czekać. id Software dostało też ofertę kupna firmy od wydawcy GT Interactive za $100 milionów. Podczas konferencji We Are Developers Romero wspomina propozycję takimi słowami: we were so deep in Quake that we just said we can't even think about it right now. We were not in the right frame of mind. Chwilę przed wydaniem gry w zespole cały czas rosło napięcie. Podobno ludzie przestali nawet ze sobą rozmawiać, tylko siedzieli cicho przy komputerach. Coraz częściej dochodziło też do kłótni, a najgłośniej słychać było dwóch Johnów. Carmack oskarżał Romero, że ten przestał pracować nad grą i że za bardzo lansuje się w mediach. Do tego w pewnym momencie American McGee dosłownie zniknął. Po prostu przestał przychodzić do pracy i nikogo nie poinformował dlaczego. W rezultacie dużą część jego pracy musiał dokończyć m.in. Romero. Powodem nieobecności była podobno choroba, ale chyba nie wszyscy to kupili. Chwilę po wydaniu Quake'a McGee zostanie zwolniony właśnie za tą tajemniczą nieobecność na finiszu. Nie była to jedyna ofiara Quake'a. Połowa pracowników firmy odeszła z id Software chwilę po wydaniu gry, w tym Romero, który został jeszcze kilka tygodni, aby dokończyć fizyczne wydanie gry i już chwilę po rozstaniu z firmą, którą zakładał, założył studio Ion Storm. Gra w modelu shareware trafiła do sieci 22 sierpnia 1996 roku. Wersja pudełkowa chwilę później.
Premiera Quake'a była głośnym wydarzeniem, ale marketing był raczej skromny. Na ekranie widzicie jedną z nielicznych kampanii w prasie. Wydawca nie wydawał dużo pieniędzy na reklamę, bo i wcale nie musiał. Wysokie, często maksymalne noty, jakie zbierał Quake w growych gazetach na całym świecie, wystarczyły, aby zainteresować graczy. Pełna pudełkowa wersja gry kosztowała w naszym kraju 159 zł. Secret Service numer 38 przyznał grze ocenę 90, a recenzent napisał: jaki jest Quake? Pierwsza odpowiedź jest prosta. Fenomenalny, fantastyczny, odjazdowy i w ogóle. Top Secret w numerze z sierpnia wystawił takie oto oceny i w recenzji mogliśmy przeczytać: od czasu do czasu trzeba wysilić szare komórki, znaleźć klucz, stanąć w jakimś miejscu, w coś strzelić, gdzieś pójść. Co ciekawe, Top Secret recenzował wersję Shareware, czyli tylko pierwszy epizod. Gambler z sierpnia nie pożałował oceny 100%, a w recenzji czytamy: porównanie Duke Nukem 3D i Quake'a pokazuje jasno, jaka jest różnica pomiędzy dobrze wykonanym produktem ze starej linii, a dziełem pionierskim. Dziełem nowej generacji, wytyczającym kurs rozwoju gier 3D na najbliższe 2 lata. SGK dało maksymalne noty za miodność i grafikę i jedynie 8 na 10 za aspekt dźwiękowy. Quake przenosi cię do mrocznego, ponurego, a zarazem najlepiej chyba zaprojektowanego świata, jaki kiedykolwiek ukazał się na rynku gier, informował dziennikarz. Co ciekawe, żadna z wymienionych gazet nawet nie zająknęła się na temat fabuły. No właśnie, fabuła, najbardziej zaskakujący aspekt gry, bo w zasadzie jej nie ma. Najdobitniej oddają to słowa McGee. Nie mieliśmy nawet historii, dopóki nie była ona potrzebna na tył pudełka z grą. Dalej tłumaczy, że w grze zabrakło ambitnej fabuły, bo tryb dla jednego gracza był tak naprawdę tylko dodatkiem do multiplayera z potworami. Jaką więc fabułę na szybko wymyślił zespół? Zacznijmy od tego, że bohater nie miał już na imię Quake. Swoją drogą jego imię poznajemy dopiero w części trzeciej. Jest to zwykłe, generyczne wręcz imię Ranger. Na polski tłumaczony jako komandos, desantowiec albo leśniczy. Imię Quake się jednak w grze ostało. Takim przydomkiem ludzkość nazwała głównego antagonistę, a właściwie antagonistkę. Więc jesteśmy wojskowym, którego rząd niesprecyzowanego kraju, ale nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, że jest to tak zwany amerykański chłopiec, wysłał przez teleport do walki. Wróć jako bohater, albo nie wracaj wcale, dopowiada instrukcja w wersji saturnowej. To by było na tyle, cała fabuła Quake'a. Wszystko sprowadza się do wspomnianych teleportów, nazwanych w świecie gry Sleep Gates. To nimi przemieszczamy się pomiędzy poziomami czy epizodami i to nimi złe moce dostają się na Ziemię, do naszego wymiaru. Zadanie na każdym poziomie jest takie samo – dotrzeć do wyjścia, a na koniec epizodu zebrać run. Mając ich komplet zebrany w 4 epizodach, możemy rozprawić się z szefową wszystkich potworów. W książce Masters of Doom autorstwa Davida Kushnera można znaleźć taką wypowiedź Carmacka: fabuła w grze jest jak fabuła w filmie porno. Oczekuje się, że jakaś będzie, ale nie jest to takie ważne. Bestiariusz prezentował się zacnie. Potwory w grze obrazują też zmiany koncepcyjne, jakie przeszła gra. Mamy wrogów wyjętych ze średniowiecza, mamy bardziej lovecraftowe pokraki i te bardziej futurystyczne. Zaskakujący jest opis jednego z podstawowych wrogów, jakim jest grunt. Instrukcja gry mówi, że są zbierami z sondami umieszczonymi w ich ośrodkach przyjemności. Kiedy kogoś zabiją, dostają napadów ekstazy. Popularną teorią jest to, że grunty to koledzy bohatera, którym steruje gracz. Miało się im nie powieść na misji, zostali zabici, następnie wskrzeszeni i teraz służą złu nazwanemu Quake. Arsenał również był bogaty, zwłaszcza porównując to z wszystkim innym, co znał wtedy świat. Jest topór, mamy shotguna, dwururkę, jest gwoździownica i jej lepszy wariant, nie zabrakło też granatnika czy wyrzutni rakiet, a na deser broń rażąca wrogów piorunami. Suplementem była cała masa różnych power-upów czy zbroi porozrzucanych po poziomach. Podczas swojej wędrówki przez portale gracz pokona najpierw mini-bossa Katona na końcu pierwszego epizodu, a finalnie skopie, chciałem powiedzieć tyłek, ale pani na końcu gry chyba go nie posiada. Więc na końcu naszej wędrówki przez portale staniemy do potyczki z Shub Niggurath, zwaną także piekielną matką,
to tej damy słuchają się wszystkie potwory nawiedzające świat gry. Warto wiedzieć, że Quake to nie jedyna gra, gdzie Shab Niggurath pełni rolę bossa. Tak wygląda jej wcielenie w grze South Park The Fractured But Whole. Ciekawostką dla tych, którzy gry nie przeszli, będzie to, że teleport do finałowej potyczki znajduje się dosłownie pod stopami gracza, gdy ten zaczyna grę. A niemiłą niespodzianką związaną z dojściem do tego teleportu może być to, że w grze ostał się jeden dość nieprzyjemny bug. Otóż przejście staje przed graczem otworem, jak ten zbierze 4 runy. Ale gra lubi zabrać graczowi zdobyte runy w losowych momentach, więc warto sprawdzać na bieżąco w pasku, czy ich nie straciliśmy, albo co wydaje się prostsze, nie zwracać na to uwagi. Jeśli gra faktycznie je zabierze, to wystarczy wklepać w konsoli odpowiednią komendę. Tyle razy, ile runów nam brakuje. Ta wyciągnięta żywcem z powieści Lovecrafta bestia nie jest wielkim wyzwaniem i gracz bez większego trudu pokona kreaturę, ale historia tutaj się nie skończy. Quake doczekał się bowiem dwóch oficjalnych dodatków. W pierwszym, zatytułowanym Scourge of Armageddon, sterowana przez nas postać wraca do domu, ale okazuje się, że władzę nad potworami przejął niejaki Armageddon. I też nie pała miłością do naszej planety. Czeka nas więc powtórka z rozrywki, a po ubiciu Armagona i powrocie do domu znowu okazuje się, że trzeba wracać do pracy. Tym razem w dodatku Dissolution of Eternity zmierzymy się z wieloma bossami, a tym finalnym będzie Smog. Oba dodatki czerpały garściami z tzw. assetów, które id Software wywaliło z ostatecznej wersji gry, nie zabrakło też rzeczy autorskich, jak nowe bronie, tekstury czy nowe kreatury do ubicia. Na szczególną wzmiankę zasługuje ten młot rażący piorunami, który wyleciał z gry podstawowej i można go znaleźć w pierwszym dodatku. Młot, nazwę którego widzicie na ekranie, nie posiadał jednak alternatywnego trybu ataku, który powodowałby trzęsienie ziemi. Warto wiedzieć, że dodatki nie były robione przez id Software. Pierwszy zrobiło Hypnotic Interactive, nieistniejący już dom deweloperski, który rok później zabłyśnie FPS-em Sin. Natomiast drugi wyprodukowało studio Rogue Entertainment, które miało swoją siedzibę w tym samym budynku co id Software, a wszystkie ich gry wykorzystywały silniki napisane przez Carmacka. Zrobili m.in. grę Strife, która jest pewnie ostatnią komercyjną grą, która wykorzystywała silnik pierwszego Dooma, a gra wyszła pół roku przed Quake'em. Z okazji 20 urodzin pojawił się darmowy 5 epizod, który jest uznawany jako połowicznie oficjalny. Cóż, jest darmowy, więc warto go mieć. Gra podstawowa liczy 38 poziomów, ale ta liczba zmienia się w zależności od platformy. Dodam, że dzisiaj można pobrać jakieś 38 milionów dodatkowych poziomów, bo te powstawały i cały czas powstają jak grzyby po deszczu. O ile do odpalenia gry potrzebny był jedynie mocny PC, to do tworzenia poziomów moc miała większe znaczenie. Coś o tym wiem, bo w młodości chyba więcej czasu spędziłem na tworzeniu poziomów do Quake'a niż na samo granie. O tym procesie można myśleć jak o tworzeniu wideo. Jeśli wykryjecie jakiś błąd, nieistotny jak mały, to i tak musicie po jego naprawieniu wyrenderować projekt od nowa. Przy tworzeniu poziomów było podobnie. Zresztą, chyba jeszcze coś tam pamiętam, więc pokażę wam jak to się robiło, ale najpierw garść historii. Oryginalny edytor do gry został stworzony przez Romero i nosił nazwę QuakeEd. Co ciekawe, jego kod źródłowy został opublikowany miesiąc przed wydaniem gry i początkowo mogli go sobie skompilować tylko posiadacze platform Next, czyli prawie nikt. Kiedy gra się ukazała, to bardzo szybko pojawiły się nieoficjalne edytory poziomów. Ten najbardziej znany nosił nazwę WorldCraft i był płatny. Sam edytor spodobał się firmie Valve tak bardzo, że go przejęli i zmienili mu nazwę na Valve Hammer Editor, na którym tworzono m.in. poziomy do drugiego Half-Life'a. Pierwszym komercyjnym i zarazem autoryzowanym przez id Software edytorem, jaki się ukazał, był Deathmatch Maker. To co go cechowało, to przede wszystkim prostota obsługi. Zawierał w sobie bowiem gotowe segmenty czy pomieszczenia, które można było wykorzystać we własnym projekcie. Darmowych edytorów również nie brakowało, na przykład Quark, i wcale nie były gorsze od tych płatnych. Moim ulubionym edytorem poziomów był Quake Object Oriented Level Editor. W skrócie, KULE.
Choć mogę odpalić edytor Full HD na moim retro PC-cie, którego już wam pokazałem, to postanowiłem tego nie robić. Chodzi o to, że w czasach, jak tworzyło się poziomy do Quake'a, nikt nie miał monitora z rozdzielczością 1920x1080. No z wyjątkiem Carmacka, który już w 1995 roku pisał kod właśnie na takim monitorze. Dla realizmu ograniczyłem się więc do 800x600. Odpalamy edytor i tworzymy nowy projekt. Kule wita nas czterema widokami z różnymi perspektywami i widokiem 3D. Dodaję wielki sześcian, to będzie podstawa pod nasze pierwsze pomieszczenie. Jednak aby z tej bryły zrobić pokój, musimy skorzystać z opcji Hollow Brush. Teraz sześcian nie jest już jednolitą bryłą, a jest w środku pusty. Dodajemy kolejne pomieszczenie i skalujemy je tak, aby było odrobinę większe. Mamy teraz dwa pomieszczenia i z pewnością chcielibyśmy zrobić przejście pomiędzy nimi. Dodajemy więc bryłę, która będzie naszą bryłą wycinającą. Ustawiamy ją w miejscu, gdzie chcemy zrobić przejście i wybieramy opcję CSG Subtract. Niepotrzebny sześcian wycinający kasujemy. W każdej chwili możemy też odbyć mały spacer po tworzonym poziomie w oknie z podglądem 3D. Program pozwala też zmienić sposób renderowania, m.in. na taki, który wyświetla już tekstury. Zmienimy od razu tekstury, korzystając z menu po prawej stronie. Teraz dodam pozycję startową gracza oraz jakiegoś przeciwnika i przy okazji jakąś lepszą broń. Dodam jeszcze kilka belek dla urozmaicenia poziomu i zmienię im teksturę. W większości przypadków będziemy chcieli nakładać tekstury na poszczególne ściany, nie na całe pomieszczenia. W tym celu trzeba rozgrupować sześcian i już możemy nakładać tekstury na poszczególne ściany. Na sufit wybieram teksturę nieba, a na resztę ścian jakieś losowe inne tekstury. Poziom już prawie gotowy, jeszcze tylko jakieś światło. Pierwsze źródło ustawimy w pokoju startowym. Na szybko zrobię jeszcze coś w rodzaju żyrandola, korzystając z funkcji, które już pokazałem. Czyli tworzę bryłę i wycinam ją z pomocą innej bryły. Kolejne źródło światła znajdzie się w drugim pokoju nad belką. To powinno dać ładny efekt. Ostatnie światło, jakie dodaję, to pochodnia umieszczona pod belką, niedaleko przeciwnika. Poziom gotowy, pora przenieść go do gry. W tym celu musimy skompilować poziom. Wybieramy zatem opcję Export BSP. W nowym oknie wskazujemy lokalizację folderu z grą i ptaszkami zaznaczamy, jakie operacje mają być przeprowadzone. QBSP odpowiada za generowanie pliku BSP. W tym mamy geometrię poziomu, kolizję oraz teksturowanie. Light dodaje oświetlenie do poziomu. Bez zaznaczenia tej opcji poziom będzie oświetlony jednolicie, maksymalnie na całym poziomie. Natomiast Viz to narzędzie do optymalizacji. Mówi silnikowi, których rzeczy poziomu nie trzeba w danym momencie rysować, aby gra działała szybciej. Dla przykładu, optymalizacja czwartego poziomu z gry na procesorze Pentium 3 z taktowaniem 1 GHz trwa średnio 64 minuty. Ten sam poziom, optymalizowany pod Intelem i9-9900K, trwa już tylko 41 sekund. Najlepszy procesor, jaki był dostępny dla konsumentów w czasie premiery Quake'a, to Pentium z zegarem 200 MHz bez MMX, na którym taki proces trwałby kilka ładnych godzin, a nie zapominajmy, że to tylko jeden z trzech kroków. Jeśli zaznaczona była stosowna opcja, na końcu odpali się też Quake z naszą mapą. Jeszcze tylko dodam obsługę myszki i gotowe. Poziom nie jest szczególnie skomplikowany, ale mam nadzieję, że procedura jego tworzenia dała wam jakiś wgląd w to, jak to się kiedyś robiło. A jeśli chcielibyście spędzić przy monitorze kilka dni, to efektem mógłby być taki oto poziom. Dodam jeszcze, że edytorem, którym warto zainteresować się w naszych czasach, jest Trench Broom, chyba jeden z nowszych i jest stale rozwijany. Te stare polecam tylko tym, którzy mają pod ręką starego PC-a z jakimś Windowsem 98, bo po 2.10 nie działają najlepiej. Dużym problemem dla gry były wymagania sprzętowe. Quake chodził jedynie akceptowalnie na nowych wtedy Pentiumach w 640x480.
Samo id Software zachęcało wręcz do zjechania z rozdzielczością do 320, bo jak zapewniali w wywiadach, ilość FPS-ów jest ważniejsza niż ładniejsza grafika. Na 486 też dało się grać, ale już na etapie instalacji wyświetlał się komunikat studzący zapędy. To jednak nie odstraszało zapaleńców. Quake na 486 był zjadliwy, oczywiście jedynie w 320 i przy zmniejszonym oknie z rozgrywką. Do tego dochodziły spowolnienia w większych otwartych lokacjach, ale kto by się tym przejmował, zwłaszcza wtedy. Tutaj muszą doprecyzować, bo 486 innemu 486 nierówne. Mówiąc, że Quake był zjadliwy na tym CPU, mam na myśli modele od DX2 w górę. Na ekranie widzicie porównanie, jak gra działała na dwóch różnych 486-kach i jak widać, różnica jest ogromna. Quake nie odpalał się natomiast na 386, nawet z koprocesorem. Mam tutaj poskładany zestaw z AM386 DX40 16 MB RAM-u i 0,5-megową kartą graficzną plus koprocesor i387. Wynik w benchmarku to 1,7 klatki na sekundę. Quake był jedną z pierwszych gier, które wymagały do płynnej gry procesora z wydajnym FPU, czyli koprocesorem. Z podkreśleniem słowa wydajnym, bo popularne 486DX też posiadały koprocesor, ale ten zastosowany w Pentiumach był kilka razy bardziej wydajniejszy. Doom już w czasach, kiedy pojawił się Quake, był prawie na wszystkim, co było wtedy dostępne. Naturalnie zakładano, że z Quake'em będzie tak samo, ale tak się nie stało. Wymagania sprzętowe okazały się w wielu przypadkach płotem nie do przeskoczenia. Powstały zaledwie dwa oficjalne konsolowe porty, najpierw na Sega Saturn, a później na Nintendo 64. Przyjrzyjmy się im. Kupiłem obie gry, jednak dzisiaj granie w nie może się okazać wyzwaniem, chyba że po prostu podepniecie konsolę do kineskopowego telewizora. Ja takiego telewizora nie posiadam, choć mogę właściwie podpiąć konsolę do monitora od Amigi. To byłoby za proste, do tego jakość po przechwyceniu byłaby kiepska. Skorzystam z upscalera XRGB Mini Frame Meister. W przypadku Sega Saturn konieczny jest tylko specjalny kabel i gotowe. Nintendo 64 wymaga więcej uwagi, bo konsola nie imituje sygnału RGB. Aby to robiła, potrzebna jest modyfikacja. Dodatkowo nie każda konsola pozwoli na taki zabieg. Mi udało się kupić już zmodyfikowany N64. Jednak do grania z upscalerem XRGB potrzebujemy jeszcze specjalny kabel. Ile zatem trzeba wydać, aby zagrać w upscalowanego pierwszego Quake'a na Nintendo 64? XRGB Mini kosztuje jakieś... Nie wiem dlaczego, ale używany FrameMeister kosztuje $805, czyli niecałe 3200 zł. O ile pamięć mnie nie myli, to ja zapłaciłem coś w okolicy 2000 kilka lat temu. Kabel to niecałe 250 zł, a zmodyfikowana konsola N64 kosztuje coś w granicy 630 zł. Do tego trzeba jeszcze kupić grę. Mi udało się zdobyć sztukę za 150 zł. Podsumowując, jeśli koniecznie chcecie zagrać ten port, odpalcie go sobie na emulatorze. Oczywiście nie trzeba dzisiaj kupować FrameMeistera, aby cieszyć się ładnym obrazem w grach z Nintendo 64. Można się zdecydować na zakup moda konsoli o nazwie Ultra HDMI i wtedy nie trzeba już kupować upscalera. Ja pozostanę przy sprzęcie, który już mam. Przyjrzyjmy się więc samym portom, ale zanim pokażę gameplay, chciałem tylko przypomnieć tym z Was, którzy szukają materiałów do swoich filmów, że wszystkie moje klipy są na licencji Creative Commons. A to oznacza, że nie musicie wydawać tyle, aby mieć w swoich klipach zapis rozgrywki Quake'a odpalonego na prawdziwym sprzęcie. Możecie się częstować. Quake na Saturnie chodzi zaskakująco szybko. Można nawet dojść do wniosku, że coś tutaj jest nie tak. Dlaczego więc Quake działa tak dobrze na Saturnie? To proste, bo to nie jest Quake. A dokładnie, to nie jest silnik Quake'a. Za przygotowanie tej wersji odpowiadało studio Lobotomy Software, znane m.in. z całkiem miodnego FPS-a o nazwie Power Slave.
To właśnie na silniku saturnowej wersji tej gry działa tutaj Quake. To jednak nie wystarczyło, aby gra była akceptowalnie płynna. Slave Driver, bo tak nazywał się silnik, w połączeniu z mocą konsoli Sega nie radził sobie ze skomplikowaną architekturą poziomów Quake'a. Dlatego większość poziomów ma widoczne na pierwszy rzut oka różnice względem wersji PC-towej. Zaskakujący jest fakt, że silnik, który napędzał wspomnianego Power Slave'a na Saturnie, został napisany specjalnie na potrzeby tej konsoli, która nie słynęła z tego, że łatwo się na niej koduje. Wersja PC-towa gry korzysta z silnika Build, który napędza m.in. Duke Nukem 3D, a port Duke'a na Saturna również korzysta z silnika Slave Driver. W skrócie, to co dało się uprościć, zostało uproszczone. Czasami w dość banalny sposób, dostawiając zwykłą ścianę, aby uprościć geometrię obszaru. Pozbyto się też ukrytych poziomów i zastąpiono je ekskluzywnymi, w które można zagrać tylko na Saturnie. Dodatkowo obcięto ilość poligonów na modelach wrogów i pogrzebano przy teksturach. Co ciekawe, modele broni nie są już trójwymiarowe, ale przez kiepską jakość tekstur w połączeniu z niską rozdzielczością mało kto zwracał na to uwagę. Ten port wniósł jednak pewną nowość do świata Quake'a, kolorowe światła, których w oryginale nie było. Najdziwniejsze jednak było usunięcie trybu multiplayer. Zabawa na podzielonym ekranie mogła być przecież przyjemna. Dodam jeszcze, że wersja saturnowa nie pozwala na zapisanie gry w dowolnym momencie, jedynie na końcu poziomu. Grę zrecenzowało m.in. Neo. W numerze z lutego 1998 roku port otrzymał ocenę 8 na 10. Hojnie. Sam nie jestem fanem tej wersji. Sterowanie standardowym saturnowym padem woła o pomstę do nieba, choć podobno z 3D Control Padem jest lepiej. Quake na konsolę Nintendo 64 pojawił się kilka miesięcy po wersji saturnowej, już w 1998 roku. Za opracowanie portu odpowiadał Midway, a największym wyzwaniem dla deweloperów była pojemność kartridża. Tak więc choć Nintendo 64 było wystarczającym sprzętem, aby płynnie odpalić niewykastrowanego Quake'a, to ta wersja jest pozbawiona kilku poziomów. Nie ma też lokacji z wyborem epizodów, gra się jeden po drugim. Q64 ma też inną muzykę niż pozostałe wersje, innego HUD-a oraz jedynie kosmetyczne zmiany w geometrii poziomów. Choć tekstury są mniej dokładne, to grafika uznawana jest za lepszą niż na PC-cie przy tej samej rozdzielczości, czyli 320x240. Rozmycie i kolorowe światła robią swoje. Co ciekawe, twórcy portu dodali opcję wyłączenia filtrowania tekstur, co jest zbawienne w parze z dzisiejszymi panelami LCD. O ile saturnowa wersja nie przypadła mi do gustu, to port na Nintendo 64 już tak. Jest coś klimatycznego w grach pod, w cudzysłowie, 3D fixa w rozdzielczości poniżej 640x480. Ta kombinacja ekstremalnie niskiej rozdzielczości i rozmytych tekstur zawsze mi się podobała. Okazuje się, że istniał też port gry na Sony PlayStation. Przyznał to główny programista lobotomii Ezra Dreisbach, który sam przeportował grę na konsolę Sony zaraz po zrobieniu wersji saturnowej. Najbardziej uderzającą rzeczą w porcie PlayStation było to, o ile szybszy był to sprzęt niż Saturn. Początkowa scena po rozpoczęciu gry jest dość złożona. Myślę, że w wersji saturnowej działało to z prędkością 20 klatek na sekundę. Na PlayStation ta scena działała przy 30 klatkach. Skoro gra działała tak dobrze i cała robota była już zrobiona, to dlaczego gra nie wyszła? W tym samym wywiadzie Ezra powiedział, że żaden wydawca nie był zainteresowany tym portem, a lobotomii pogrążone w długach nie mogło wydać gry samodzielnie. Kilka miesięcy później firma ogłosiła upadłość. Amigowy Quake też zasługuje na większą wzmiankę. Otóż przygotowaniem oficjalnego portu zajmowała się firma Click Boom, która dbała o to, aby fani Amigi mogli grać w hity z peceta na swoich wysłużonych sprzętach. Innymi słowy, zajmowali się konwersją znanych gier na Amigę. Amigowa wersja, według Click Boom, wymagała Amigi z procesorem 68020, z koprocesorem i 8 MB RAM. Była to jednak nieprawda, bo choć gra się odpalała, to jedynie z klatkami na poziomie 2-3. Dla znośnego klatkarzu potrzebny był procesor 68060. Quake radziłby sobie o wiele lepiej z Amigami opartymi o procesor PowerPC,
ale firma ClickBoom nie dogadała się z producentem kart z takimi procesorami i wręcz robiąc im na złość, wydali port bez obsługi ich sprzętu. Firma portująca HitIt Software nie wzięła jednak pod uwagę tego, że Carmack lubił upubliczniać kod źródłowy swoich gier kilka lat po premierze. Kiedy się to stało, podobno już na drugi dzień w sieci krążył darmowy port gry na Amigi z PowerPC. ClickBoomowa wersja ukazała się w 1998 roku. Kod gry opublikowano pod koniec 1999 roku. Ten rok nie wystarczył, aby praca nad portem się zwróciła. W późniejszym okresie ClickBoom dodawał Quake'a za darmo do innych gier. Był jeszcze jeden port, o którym dawno wszyscy zapomnieli, a i mało kto widział tę wersję gry w akcji. Mowa o automacie o nazwie Quake Arcade Tournament. Automat posiadał ekran o przekątnej 27 cali i wyświetlał grę w rozdzielczości 640x480. Sterowało się m.in. trackballem. W środku upchano peceta z Pentiumem 2 266, a wszystko działało pod kontrolą Windowsa 95. Automat był też zabezpieczony sprzętowym kluczem i dopiero w połowie 2020 roku klucz ten został złamany i dzisiaj każdy może sobie w tę wersję zagrać poprzez emulator. Jedną z rzeczy, która wyróżnia to wcielenie gry, to fakt, że jest tutaj jeden poziom z drugiego Quake'a. Rzutem na taśmę wspomnę jeszcze o oficjalnej wersji Macowej, bo taka też powstała, a odpowiadała za nią firma Macsoft, która specjalizowała się w portowaniu gier z peceta na sprzęt Apple. Wersja ta ujrzała światło dzienne w 1997 roku. W sieci można też znaleźć informacje o porcie gry na kieszonkowe GBA. Projekt porzucono, ale nagranie, choć w kiepskiej jakości, to robi wrażenie. Firma pracująca nad portem, AGB Games, stworzyła w tym celu własny silnik o nazwie C2. Quake na GBA miał mieć dynamiczne oświetlenie, animowane i przezroczyste tekstury i działać nawet przy 60 klatkach na sekundę. To byłby naprawdę niezły wyczyn, ale może były to tylko marketingowe slogany, bo port się nigdy nie ukazał. Śladem Dooma, Quake z czasem zaczął się pojawiać też na innych platformach, już nie tak oficjalnie. Całkiem przyjemnie gra się w port na PSP, ale chyba najbardziej zaskakująca jest wersja na DS-a. Już po premierze gry powstało jeszcze kilka oficjalnych wydań gry, m.in. Wind Quake, który miał sobie lepiej radzić pod oknami 95 w górę, czy GL Quake, który dodawał obsługę akceleratorów. Carmack stworzył także aktualizację ochrzczoną nazwą Quake World, która poprawiała aspekt sieciowy gry, zwłaszcza dla tych, którzy łączyli się z internetem z pomocą modemu. Do tej pory jedynie lakonicznie wspomniałem o multiplayerze, a to przecież dość ważny aspekt gry. Dochodzę jednak do wniosku, że nic, czego byście nie wiedzieli, nie wymyślą. Multiplayer w pierwszym Quake'u był tak samo rewolucyjny, jak rewolucyjna była grafika. I tyle. Okazuje się jednak, że jeszcze przed wydaniem gry w firmie rozważano różne scenariusze związane z potyczkami sieciowymi, które mogły zmienić to, jak postrzegamy grę. Główna dyskusja, jaka się teraz toczy, dotyczy kwestii sieciowych. Jeden z wariantów, jaki zakładamy, to dać użytkownikowi 8 licencji sieciowych na grę. A jeśli będziesz chciał zrobić turniej, w którym będzie 64 graczy, to będziesz musiał nabyć od nas konkretną licencję. Powiedział Carmack w rozmowie z dziennikarzem PC Gamera. Silnik Quake'a był też zastosowany w kilku innych grach, choć sam Carmack przyznał kiedyś, że o ile udostępnianie kodu źródłowego przychodzi mu z łatwością, to licencjonowanie silnika już niespecjalnie. Powód? Bo zamiast skupiać się na pracy nad kolejną iteracją, musi, jak to określił, prowadzić za rączkę deweloperów z innych firm, które nabyły licencję. Więc choć silnik był przełomowy, nie zasilał zbyt wielu gier, a większość z tych, które zasilał, nie są specjalnie znane. Wyjątkami są dwie gry. Hexen 2, udany FPS, który zbierał dobre oceny, oraz Half-Life, który w odróżnieniu od Hexena używał mocno zmodyfikowanego kodu silnika z dużą domieszką kolejnej jego wersji, szykowanej pod drugiego Quake'a. W internecie można znaleźć wypowiedzi twórców Half-Life'a mówiące o tym, że aż 70% kodu zostało przepisane od nowa. Sam silnik otrzymał też własną nazwę – Gold Source. Wychodzi więc na to, że jakiś pierwiastek pierwszego Quake'a można dzisiaj znaleźć w CSGO.
Na silniku była też tworzona Daikatana, ale po wydaniu drugiego Quake'a Romero i reszta Ion Storm doszli do wniosku, że nie ma sensu robić gry na starym silniku, jeśli nowszy jest już dostępny. Skoro przywołałem Daikatanę, to dodam jeszcze taki humorystyczny wątek. Otóż któregoś dnia ktoś zapytał Romero na Twitterze, czy nie zrobiłby VR-owego remastera Daikatany, na co ten odpowiedział: świat się już wystarczająco wycierpiał w 2020 roku. Jeśli ktoś nie wie, Daikatana okazała się klapą. Kod Quake'a można jeszcze znaleźć w grach Laser Arena oraz CIA Operative Solo Missions. Ta druga ukazała się w 2001 roku i nawet lata później silnik zasilał jeszcze chociażby sieciową grę Nexus i jej fork zatytułowany Xenotic. Po drodze wyszły jeszcze Urban Mercenary, czyli sieciówka, w której gracze dostawali prawdziwe pieniądze za fragowanie, oraz Eternal War Shadows of Light, należące do gatunku gier religijnych. Naprawdę nie sposób wymienić wszystkich modów czy totalnych konwersji bazujących na silniku Quake'a. Jest ich bardzo dużo, a powód jest prosty. Ich tworzenie było zaskakująco przystępne. Sam w młodości grzebałem przy grze i bez znajomości programowania, a jedynie znając język angielski, można było zrobić swoją grę z własnoręcznie wymodelowanymi broniami, przeciwnikami itd. Wymienię więc tylko kilka takich tytułów. Pierwszą wielką modyfikacją był Shrek, nie Shrek. Była to właściwie cała nowa gra, która czerpała z tekstur Quake'a. Tytuł był sprzedawany komercyjnie i co mnie zaskoczyło, strona gry cały czas jest online i wygląda jak strona zrobiona w 1997 roku. Kolejne dwie konwersje, które wykorzystywały kod Quake'a i zdobyły rozgłos, to Malice oraz X-Men The Ravages of Apocalypse. Tytuły te, w odróżnieniu od Shrek'a, były pobłogosławione przez id Software. Co warte podkreślenia, wszystkie konwersje, które wymieniłem, wymagają posiadania pełnej wersji Quake'a. Z mniejszych modów wymienię tylko jeden, który zawsze mnie fascynował, choć był kompletnie niegrywalny. Quake Rally, czyli wyścigi na silniku Quake'a. Jak macie dobry humor i chcecie go sobie zepsuć, to polecam. Okazuje się, że są ludzie na tej planecie, którzy nie pozwolą silnikowi odpocząć. Na 2021 rok zapowiedziana jest zupełnie nowa gra, Wrath Aeon of Ruin, wydawcą której jest 3D Realms. Pierwszy epizod jest dostępny w ramach Steam Early Access i zbiera bardzo dobre oceny. Dzisiaj w Quake'a na najnowszych systemach operacyjnych można zagrać bez większych problemów. Istnieje bowiem wiele alternatywnych silników, które odpalają grę z różnymi wodotryskami, a przynajmniej w rozdzielczości Full HD. Wymienię chociażby EZ Quake, Dark Places czy Quake Spasm. To właśnie z pomocą tego ostatniego nagrałem lwią część gameplayu, ale dla większości graczy chyba najlepszą opcją będzie EZ Quake. Jest najmniej problematyczny i oddaje w ręce użytkowników mnóstwo opcji do zmiany. Dla mnie najlepszy jest Quake Spasm, bo preferuję grać w szlagier od id Software przy rozpikselowanych teksturach i tylko w Quake Spasm udaje się to zrobić bez problemu przy rozdzielczości panoramicznej. Jeśli chcecie sobie odświeżyć grę, to istnieje kilka możliwości. Możecie nabyć Quake'a z dodatkami na GOG-u pod nazwą Quake The Offering lub możecie nabyć Quake Collection w wersji pudełkowej albo cyfrowej. Tutaj macie wszystkie Quake'i z dodatkami aż do części czwartej. Dodam tylko, że wersja pudełkowa ogranicza się do wpisania kodu Steamowego, więc nic nie stracicie kupując wersję cyfrową. Jednak obecnie dostępna kolekcja Steamowa z jakiegoś powodu nie posiada części czwartej. Możecie też skusić się na stare pudełkowe wydanie gry, jedynie 5000 zł. Tak naprawdę to można kupić tę wersję już za nieco ponad 100 zł. Naprawdę nie wiem, co sprzedającym chodzi po głowie, wystawiając takie aukcje. Na zakończenie tego materiału mam dla Was jeszcze kilka ciekawostek, dokładnie 10. W kwestii silnika Quake był niewątpliwie tytułem przełomowym. Tytułem, który wpływał na nawyki zakupowe graczy. Spekuluje się, że to właśnie Quake był ostatnim gwoździem do trumny Cyrixa. Ich procesory 686, wyposażone w o wiele gorszy koprocesor niż Pentiumy, nie radziły sobie z grą i gracze rzadko po nie sięgali. Choć lubimy myśleć o hicie idów jako protoplaście pełnego 3D w grach FPS,
to fakty są takie, że id Software nie było pierwszym deweloperem, który porzucił bitmapy na rzecz poligonów. Wcześniej zrobiła to chociażby Bethesda w swojej grze Terminator Future Shock, która ukazała się w 1995 roku. Co prawda w tej grze bronie nie są jeszcze trójwymiarowe. Społeczność skupiona wokół gry ma się świetnie nawet tyle lat po premierze gry. Ludzie cały czas męczą multiplayera, a tworzone poziomy są coraz bardziej skomplikowane i wymyślne. Sam na swoim Windowsowym pulpicie od lat wyświetlam screen z moda Arcane Dimensions. Mapy, jakie tam znajdziecie, to jedne z najbardziej geometrycznie skomplikowanych map do Quake'a. Jeśli stronicie od modów, to niech Arcane Dimensions będzie wyjątkiem. Kawał dobrej roboty i mnóstwo świetnej zabawy. Za darmo. Quake to nie tylko klasyczny single player i zaskakująco dobry cały czas multiplayer. Gra była też na celowniku tzw. speedrunnerów. Quake doczekał się wielu niezłych biegaczy. Rekord świata w przejściu gry na czas to 11 minut i 47 sekund. A poszczególne poziomy można pokonać nawet szybciej niż w podanym rekordzie. Puszczę wam rekord świata w przechodzeniu pierwszego poziomu. Nie będzie to długi seans, zaledwie 19 sekund. Polecam sprawdzić całe przejście, to tylko trochę ponad 10 minut, a na dalszych poziomach dużo się dzieje i jest o wiele więcej ciekawych wigibasów. W kwestii zapaleńców, którzy bawili się tytułem niekoniecznie w standardowy sposób, to była jeszcze jedna grupa. Id Software pozwoliło graczom na nagrywanie rozgrywki. To przejście na czas pierwszego poziomu, jak i inne przejścia nagrane nawet w 1996 roku wyglądają dzisiaj tak samo dobrze, bo gra nie nagrywa plików wideo, a pliki, które odtwarza się na silniku gry. Były to idealne warunki do tworzenia dzieł skupionych pod nazwą Machinima, czyli zwykle krótkie filmy fabularne generowane na silniku gry. Z czasem, jak internet stawał się szybszy, a komputery mocniejsze, generowano na podstawie tych silnikowych animacji pliki wideo i dodawano do nich kwestie lektorskie czy inne efekty, których silnik nie oferował. Dla przykładu, jeden z epizodów South Parka jest nagrany tą techniką. Dzisiaj Quake'owa Machinima jest już trochę zapomniana. Ot, warto wiedzieć, że istniała. Przykładową playlistę umieściłem w opisie. Wspomniałem wcześniej o teście sieciowym tzw. Q-test, który został udostępniony w sieci 24 lutego 1996 roku. Okazuje się, że w dniu, kiedy gracze na całym świecie mogli bawić się Quake'em przez internet, wybrana mała grupka hardkorowych graczy Duma została zaproszona do siedziby firmy. Był wśród nich Polak. Jerry Polisz-Wolski, znany też pod innymi ksywkami, był wielkim fanem Duma i naturalnie nie mógł się doczekać Quake'a. Zachowały się zdjęcia z tej zamkniętej imprezy. Polisz już po wydaniu gry angażował się w różne działania związane z tytułem, m.in. tworzył machinimy i pomagał organizować pierwszą imprezę QuakeCon. Zmarł nagle w 2007 roku na atak serca. Miał zaledwie 32 lata. Tutaj mam jeszcze taką ciekawostkę w ciekawostce. Chwilę temu przytaczałem recenzję gry w polskich growych gazetach, m.in. Secret Service. Otóż kilka miesięcy przed wydaniem gry w numerze 33 z marca 1996 roku można znaleźć wzmiankę o Quake'u z tymi zdjęciami, które świat widział już w 1995 roku. Ale nie to jest istotne. Kilka kartek dalej opublikowano kolejną wzmiankę o grze w kąciku Gawędy bez faj, który został zainaugurowany właśnie w tym numerze czasopisma. Kącik ten prowadził Adrian Chmielarz, deweloper odpowiedzialny chociażby za Teenagenta czy Painkillera. Wpis zaczyna się słowami. Jeden z moich internetowych znajomych pojechał sobie kilka dni temu do Teksasu. Zgadnijcie, o kim mówił. Polisz, bo taki pseudonim nosi na IRC mój znajomek, wrócił z siedziby id Software z takim wyrazem twarzy, jakby właśnie zobaczył Elvisa, po czym nieukrywanym fanatyzmem stwierdził, że Quake to najlepsza gra w historii. Te teleporty, na których trzeba było stanąć, aby rozpocząć lub zakończyć część poziomów, nazwane przez twórców Sleepgate, były, jak podaje Romero, hołdem dla komputera Apple II.
Jednak co nawet ciekawsze, teleporty te miały być zasilane przez superkomputery firmy Cray. Te miały być umieszczone gdzieś obok i miała to być kampania typu lokowanie produktu. Firma Cray znana jest z produkcji superkomputerów, które wyglądają na przykład tak jak widzicie na ekranie. Umowa mówiła, że id Software dostanie zniżkę i będzie mogło kupić jedną maszynę za bagatela $500,000. Do podpisania kontraktu nie doszło, bo na ostatniej prostej Cray zostało kupione przez SGI. Romero wykorzystał jednak modele superkomputerów w multiplayerowej mapie DM3 i stworzył w niej salę z komputerami jako pamiątkę po niedoszłej umowie. Jeden z oficjalnych dodatków do gry także podpowiada nam, jak slipgate'y podpięte do superkomputera mogłyby wyglądać. A czy byłby to dobry deal? Cóż, to zależy, co udałoby się wynegocjować, bo podstawowa jednostka, na przykład takiego CS6400, który był już wtedy dostępny, wyposażona w zaledwie jeden procesor i 512 MB RAMu, kosztowała $400,000. Ale taki superkomputer mógłby być zbudowany za 64 procesorów i posiadać 16 GB RAMu. Kosztował w takiej konfiguracji $4 miliony, czyli dzisiejsze 6,8 miliona. To nie jedyny product placement, jaki mógł się pojawić w grze, o czym świadczy wypowiedź Carmacka. Dostaliśmy całkiem niezłą ofertę na umieszczenie banera reklamowego na mapie z wyborem poziomów w Quake'u. Odmówiliśmy, bo wydawało nam się to tandetne, co okazało się dobrą decyzją, biorąc pod uwagę, że firma, jakaś przypadkowa wczesna firma internetowa, upadła i nikt już o niej nie pamięta. Dalej zaznaczył, że nie mam żadnego problemu z lokowaniem produktów w grach, ale nie jest to coś, czego sami szukamy. Reklamy w grach oczywiście istniały przed Quake'em i oglądamy je nawet w grach wydawanych obecnie. FIFA jest chyba dobrym tego przykładem. Jednak billboard w Quake'u? Sam nie wiem. Aż strach pomyśleć, jak wyglądałyby dzisiaj gry, gdyby tak wpływowy tytuł miał całą masę reklam. Czy myśleliście kiedyś o Painkillerze jako o duchowym następcy Quake'a? Jeśli tak, to Romero by się z wami nie zgodził. Powiedział kiedyś. Chociaż Painkiller to świetna gra, nie nazwałbym jej duchową kontynuacją Quake'a. Prędzej Duma. Prawdziwym sequelem pierwszego Quake'a będzie się mogła nazwać gra fantasy z mrocznym, surowym i niepokojącym otoczeniem, z pokręconymi i groteskowymi stworzeniami. Coś żywcem wyciągniętego z opowiadania Lovecrafta. Kiedy id Software publikuje kod źródłowy gry, to jest tam tylko kod źródłowy gry. Dane takie jak tekstury czy mapy nie wchodzą w skład takiego wydania. I tak, lata po uwolnieniu kodu źródłowego, mapy również doczekały się wolności. Romero opublikował projekty map na swoim blogu. Co ciekawe, dociekliwi maperzy znaleźli w nich błędy, jak chociażby przyciski, które nic nie robiły. W każdym razie oryginalne mapy można już dzisiaj pobrać, co jest gratką dla zainteresowanych tworzeniem poziomów, bo narzędzia, które wyciągały mapy z plików BSP, były bardzo zawodne. Link do map w opisie. Kojarzycie te płyty CD, na których były setki, jak nie tysiące poziomów do Duma czy Quake'a? Okazuje się, że chłopakom z id Software nie podobało się to, że ludzie zarabiali pieniądze na ich grze, wydając takie płyty. Uważali, że jeśli gracze robią to hobbystycznie, to nie ma problemu. Ale jak ktoś czerpie z tego pieniądze i nic im nie odpala, to coś jest nie tak. Był to jeden z dylematów przed wypuszczeniem Quake'a. Ile wolności dać tym, którzy kupili grę? A zespół był już wtedy nauczony doświadczeniem z Duma. Na szczęście deweloperzy pozwolili na wiele, a gorzką pigułkę w postaci płyt z poziomami po prostu przełknęli. Wtrącę, że nie tylko id Software się z tym borykało. Twórcy Red Alerta także byli na ścieżce wojennej z twórcami takich kompilacji poziomów jak Are You Ready and Alert? Jeszcze bonusowa ciekawostka. Quake ma też swój chiński tytuł. Oto on. Google Translate tłumaczy te znaczki jako Młot Tora. Quake podobał się każdemu. Niczym piosenka, która wpada wszystkim w ucho, niezależnie od preferowanego gatunku muzycznego. Sprawdźcie kawałek Pillow zespołu Big Deal. Narzekali chyba tylko ci, którym gra nie chodziła, albo którym działała akceptowalnie jedynie w 320p.
ci gracze często woleli Duke'a. Quake ma u mnie specjalne miejsce na liście priorytetów i cały czas śledzę wszystkie newsy związane z tytułem. Jeśli zbierze się tego wystarczająco dużo, to nie wykluczam kontynuacji z luźnymi ciekawostkami, na wzór poprzedniego rozdziału. I głównym dostawcą jest Romero, który, jak mówiłem, lubi dzielić się faktami z przeszłości na Twitterze czy na swoim blogu. Fabularnej kontynuacji Quake'a nigdy się nie doczekaliśmy. Część druga to już zupełnie inna historia, która nie ma nic wspólnego z częścią pierwszą. Jednak patrząc na to, jak obecny software lubi sięgać po swoje stare hity, kto wie, może doczekamy się kiedyś nowej przygody w uniwersum pierwszego Quake'a, czego sobie i Wam życzę. Okej, najwyższa pora zakończyć ten materiał, zabrałem Wam już chyba wystarczająco dużo czasu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym klipie.